Jak się ma trochę determinacji i wiedzy, to i w mieście można sobie wyhodować banany. Takie jak te, które rosną przy wejściu do jednej z przychodni zdrowia w Katowicach. Zresztą, banany to nie wszystko. Są tam też na przykład owoce awokado. Jak to się robi w naszym klimacie? Magda Sincewicz. Na co dzień pan Zygmunt zarządza dużą firmą, ale jego pasją od lat jest uprawa egzotycznych roślin. Takich, które kojarzą się z tropikami i takich, których owoce przypływają do Polski zza oceanu. Jemu jednak udało się je wyhodować w Katowicach. Przesadziłem banana z doniczki do ziemi, dałem trochę nawozu, no i poczuł się jak u siebie w Afryce. Dość długo trwa proces, bo kwitnięcie było na jesieni, no i przez zimę dobre warunki były, więc to się tak utrzymało. Wydaje mi się, że za miesiąc będą już do zrywania. By wyhodować tak zacny okaz i w mieście, potrzebne jest jednak odpowiednie podejście. Pan Zygmunt może liczyć na wsparcie swoich współpracowników. Dbamy o nie, nawozimy je, mamy swój kompostownik, obcinamy im liście, podlewamy. Tak jak pani widzi tutaj właśnie te wszystkie tutaj roślinki potrzebują nawozów, potrzebują, żeby rozmawiać do nich, chwalić, tak jak naszego bananowca. Bo oprócz niego na wejściu do przychodni pacjenci mogą natknąć się też na awokado czy olbrzymią monsterę, która właśnie obrodziła w dorodne owoce. Taki zakątek powoduje, że nierzadko ktoś przysiada tu na ławce, by chwilę się zrelaksować. Bardzo ładnie, jest tu w ogóle całe wyjście, jest bardzo ładnie, taki wystrój, jak to się mówi, no tak jak gdzieś w palmiarni albo coś, nie, ale jest takie ładne. No z tym, że te banany nie są jeszcze dojrzałe, to jest najgorsze, bo jakby były dojrzałe, to by już tu nic nie było z tych bananów. Bananów, które na co dzień można też oglądać w gliwickiej palmiarni. Tu niektóre rośliny mają nawet 10 metrów wysokości. Z ich części produkowane są liny okrętowe. Bananowce są jedną z najpopularniejszych roślin tropikalnych. Można je uprawiać właściwie na całym świecie, choć nie w każdych warunkach. Rośliny wymagają w okresie zimowym jednak temperatur plusowych. Ci, którzy uprawiają w naszych warunkach bananowce w gruncie, w ogródkach swoich, no zmuszeni są okrywać je i to dość dobrze, czy budować specjalne takie konstrukcje osłonowe, tak ażeby przy tym kłączu ta temperatura nie spadała poniżej zera. Bo tylko wtedy po zimie w tym samym miejscu może pojawić się nowe kłącze, które da kolejne owoce.